No i udało się zdobyć kolejnego kampera 6-osobowego, a nawet podobno do spania 7 osób się tam zmieści, może po jakiejś imprezce. Obok mnie Jacek Księżarek, firma ACK Benimar Polska. Broker, ubezpieczenia karawaningowe. Ubezpiecz z nami swojego kampera. Coraz trudniej znaleźć jest takie pojazdy, no ale Benimarowi się udało coś wyprodukować. Jak wiesz, problem jest dotyczy wag, związany z wagami pojazdów. No, rzeczywiście brać karawaningowa chce mieć coraz bogatsze wersje pojazdów, no a to niestety nie idzie w parze z możliwością, z ilością miejsc do jazdy. Więc w związku z tym rzeczywiście tych pojazdów na rynku europejskim nie jest zbyt wiele, ale Benimar na sezon 2025 przygotował taki model. To jest drugi, bo mamy jeszcze model, który od wielu lat jest taki sześciosobowy, sześciosobowa Integra, model Sport 346. To taki nasz klasyk, który po prostu, jak zawsze powtarzam do klientów, był, jest i będzie. W tej chwili model Sport 324 jest to rzeczywiście samochód dla 6 osób. Samochód rodzinny, przygotowany dla tych troszeczkę liczniejszych rodzin. No i myślę, że spotka się ze sporym zainteresowaniem na rynku polskim. Dodatkowym tym czynnikiem, który powinien uatrakcyjnić ten samochód, jest podwozie Forda z silnikiem dwulitrowym, więc w związku z tym na niskiej akcyzie. No i liczymy, że to będzie hit sezonu 2025 na rynku polskim. Ja myślę, że to jest również łakomy kąsek dla wypożyczalni. Tak, tak. Rzeczywiście coraz więcej do wypożyczalni po prostu niestety mają zapotrzebowanie na samochody 6, 7, 8 osób. Tak. Niektórzy rzeczywiście przychodzą i pytają o to samo 9-osobowe, ale to niestety to nie kampery i nie do 3,5 tony. Takiej możliwości nie ma. Ale na pewno wypożyczalni mają kłopot, bo rzeczywiście coraz mniej jest tych pojazdów z homologacją dla 5-6 osób. Więc szukają, rozglądają się cały czas. No, myśmy do tej pory mieli, ale na Fiacie, no niestety na wysokiej akcyzie, więc ten samochód był stosunkowo drogi. No, oczywiście wiele wypożyczalni, do których dostarczamy samochody, no mają tego Sporta 346, ale kupowali, w bólach rodziły się te decyzje o zakupie. Natomiast no, ten samochód, myślę, że no, ta różnica 10 tysięcy euro będzie robiła robotę. No. Jacku, to przejdźmy do parametru, bo 6 osób zmieścić na pokładzie to nie lada wyczyn. Oczywiście pomaga nam tutaj ta olbrzymia alkowa, która nie wydłuża nam pojazdu. No ale jak z długością? No tak, dzięki temu, że mamy łóżka poprzeczne z tyłu, ustawione piętrowo, mogliśmy skrócić ten samochód. No i ma niespełna 7 metrów, bo 6,97, szerokość 2,30, no i nasze alkowy mają wysokość 3,05, więc rzeczywiście nie są wysokie, ponieważ nawet każdą półintegrę, gdzie zamontujemy klimatyzator, też musimy liczyć, że 3,10 musimy mieć, żeby się zmieścić, żeby nie przerabiać kampera na kabrioleta. Tak? Dokładnie. Jacku, wchodząc do środka, wita nas olbrzymia przestrzeń. Tak, rzeczywiście no to nie jest do końca nowy model. My do tego modelu wracamy tak naprawdę, bo ten model 6 lat temu był dostępny. Benimar stosuje taką praktykę, że przez jakiś czas na przykład poszczególne modele są zastąpione innymi i po takim dopominaniu się przez rynek konkretnego modelu, który wcześniej już był, po liftingu te modele wracają. Takim modelem jest 324 Sport właśnie. Przestrzeń rzeczywiście imponująca, jak w każdej naszej alkowie. Widzimy w salonie salon z dwoma stolikami, w układzie face to face, dwie kanapy dwuosobowe do siebie zwrócone i rzeczywiście mniejszy stolik dla tych naszych młodszych pupili. Łóżeczko dwuosobowe w alkowie. Ale ta alkowa jest olbrzymia. Tak, jest olbrzymia, fajna. Potrafimy zabezpieczyć nasze pociechy tutaj, jak widać. Rodzice będą mogli spokojnie spać. Tutaj rozumiem, że opuszczamy stół. Kolejne dwie osoby potrafimy położyć tutaj po opuszczeniu stołu. Przerabiamy salonik i śpią dwie kolejne osoby. No i z tyłu kampera, tak jak wcześniej żeśmy już sobie powiedzieli, dwa pojedyncze piętrowo ustawione łóżka. No i właśnie to, co wcześniej już też zasygnalizowaliśmy, jakby przyszło nam zabrać jeszcze takiego
juniora rodziny, to tutaj też potrafimy przerobić i takie króciutkie dla dzieciątka spanie też potrafimy mieć, czyli dla siódmej osoby. Łazienka kompaktowa, kabina prysznicowa z toaletą za jednymi drzwiami, modułowo to wszystko jest zaprojektowane, ściana na takim zawiasie, więc mamy toaletę i jeśli chcemy wziąć prysznic, całą ścianę przesuwamy, zabezpieczając przed zamoczeniem, zachlapaniem tej części toaletowej. Czyli łatwe w utrzymaniu czystości. Tak, duża, obszerna szafa. Powiem, że bardzo, bardzo duża. W sam raz na te 7 osób, tak no naprawdę. Tak. To niestety w niektórych modelach jest mankament, bo rzeczywiście bardzo fajne wnętrza, wiele kamperów ma bardzo fajnie wszystko zaprojektowane, ale bardzo często przy tych autach 5-6-osobowych użytkownicy narzekają, że tego miejsca na spakowanie się jest na ciuchy jest trochę mało. Kuchenka dwupalnikowa firmy Kam. Odchodzimy powolutku od tych wszystkich kuchenek trzypalnikowych, gdzie rzeczywiście trzeba było stawiać o bardzo małej średnicy garnki, patelnie, więc nasi inżynierowie uznali, że rzeczywiście kuchenki dwupalnikowe rzeczywiście wystarczają, więc dostarcza te kuchenki w tej chwili firma Kam. Z lewo zmywak okrągły. Jest do tego jeszcze dekiel i wtedy mamy tą część roboczą. Mamy duże, obszerne jeszcze szafki. I ta szafka, tam widzę przedłużenie blatu. Tak, tu jest przedłużenie blatu. Jeszcze możemy zrobić taki blacik roboczy, zamontować tutaj z boku. Ja zawsze jakiś talerzyk potrafimy postawić, szykując kanapki. A ta szafka ma wymiar przygotowany pod zamontowanie piekarnika, więc jeśli rzeczywiście ktoś by miał ochotę, żeby opcjonalnie zamontować piekarnik, no to tutaj mamy przygotowany rozmiarowo ten wymiar szafki na zamontowanie kuchenki Tedforda. Tutaj jak mamy, byś może pokazał klientom, mamy listwę zaworową. No i mamy przygotowany pod piekarnik gniazdo, że możemy zrobić przyłącz gazowy. Lodówki do tego modelu dostarcza nam firma Tedford. Jest to model N4142 o pojemności 141 litrów, 18 litrów zamrażarnik. Także lodówka jest naprawdę bardzo duża. Jaka załoga, taka lodówka. Trzeba wykarmić tutaj 6 osób, więc to się uda. Nad lodówką mamy szafkę też całkiem sporych rozmiarów. No i cóż, o tej szafie już żeśmy opowiadali. Czyż z grubsza mamy? Jacku, to no nie sposób nie zapytać o masę własną tego pojazdu albo ładowność tego pojazdu, żeby czy się w ogóle zmieścimy przy 6 osobach w 3,5 tonach. No właśnie, to jest zawsze ten największy problem, z którym muszą się zmierzyć inżynierowie fabryczni. Ten samochód rzeczywiście został tak zaprojektowany, żebyśmy rzeczywiście mogli podróżować w tych 6 osób i ładowność tutaj mamy maksymalną 522 kg, więc w związku z tym spokojnie jesteśmy w stanie się zapakować i bezpiecznie przejechać przez Austrię. Dokładnie. A jak wygląda cena tego pojazdu? Do końca jeszcze nie mamy tutaj zrobionych kalkulacji, ale będzie to, za miesiąc się spotykamy na targach w Poznaniu i ten samochód będziemy prezentowali, zapraszam Państwa serdecznie. Cena tego samochodu będzie oscylowała w granicach 61 tysięcy euro. Tak przewidujemy. Natomiast proszę pamiętać, że jest to samochód w tak zwanej formule My First Mobile Ready to Travel. Jest to samochód doposażony już fabrycznie. On już jest wyposażony w markizę, jest wyposażony w telewizor z anteną DVB-T, ma przyłącza prądowe, ma akumulator już. Jest to rzeczywiście samochód taki, który możemy kupić, odebrać od dealera i od razu jechać w podróż. Nie musimy niczego więcej wymyślać, doposażyć. Mamy panel solarny już zamontowany, całą fotowoltaikę, więc naprawdę jest ten samochód dobrze wyposażony. Zresztą to jest cała seria samochodów w naszym katalogu o nazwie Up i 3, 2, 4. To jeden z tych samochodów tej kolekcji. Jacku, dziękuję bardzo. Dziękuję. W poszukiwaniu kamperów 6-osobowych dotarliśmy na stoisko marki LMC. Obok mnie Patryk z Hymer Center Pomorze, który jest dystrybutorem marki LMC. Witam Cię, Patryku. Witam.
Słuchaj, opowiedz o tym ciekawym pojeździe, bo niewątpliwie on zasługuje na jedno z pierwszych miejsc w naszym materiale. To jest to ciekawostka, wzbudza duże zainteresowanie. Akurat teraz nie ma tutaj kolejki, ale cały czas była. Jest to 6-osobowe auto do jazdy i do spania, do 3,5 tony, co jest już rzadkością. No dokładnie. I 7 metrów długości. 7 metrów długości. To tak. Też niedużo, wewnątrz przestrzeń olbrzymia i na pewno tam się wszyscy czują dobrze. Słuchaj, warto też zwrócić uwagę na to, że ma 12 lat gwarancji. 12 lat gwarancji na szczelność zabudowy też jest to wyjątkowe, ale tak jak wspomniałeś, na 7 metrach, 3 komfortowe łóżka, całkiem spory garaż, naprawdę fajna propozycja, również cenowo. No dokładnie, wchodzimy do środka. Patryk, to weszliśmy do środka tego olbrzymiego, ale tak naprawdę niedługiego pojazdu, przeznaczonego dla 6 osób. No to opowiada, jak to one tutaj mogą jechać i spać. Faktycznie bardzo dużo przestrzeni w środku, jak na kamper o długości 7 metrów. Mamy tutaj w środku bardzo prosty, ale nowoczesny design, kierowany również do osób młodszych. Bardzo, bardzo fajnie to auto sprawdza się w wypożyczalni, bo mamy tutaj 6 miejsc do jazdy i 6 miejsc do spania, czyli tutaj mamy oczywiście 2 miejsca z jednym fotelem obrotowym, tutaj mamy 2 miejsca siedzące tyłem, 2 miejsca siedzące przodem. Razem 6. Tutaj duże dwuosobowe łóżko w alkowie. No ta alkowa no, rzeczywiście jest bardzo, bardzo duża. Ja bym się pokusił o stwierdzenie, że 2 osoby dorosłe z dzieckiem tam się wyśpią. Myślę, że tak. Można jeszcze zabezpieczyć dodatkowo siatką, żeby nikt nie spadł. Drugie łóżko mamy tutaj, czyli obniżamy stolnik, łamiemy nogę. Wypełniamy materacami, mamy całkiem wygodne łóżko dla 2 osób. No i z tyłu łóżko poprzeczne. No, dokładnie tak, tutaj te 2 osoby bez żadnego problemu się zmieszczą. Też bym powiedział, że tych osób mogło być tutaj więcej. Tak, ale tutaj fajne rozwiązanie, jak cofniesz się o krok, że mamy dostęp do garażu, który też jest całkiem spory. To jest ważne, niecałe 7 metrów, no 7 metrów długości, ale i bardzo duży garaż. Można tutaj jeszcze powiedzieć o tym, że tak, kamper 7-metrowy, 6 osób do jazdy, 6 osób do spania, ale on ma bardzo małą masę własną, bo tak. 2700, nie? Tak, wyjątkowo lekki kamper, w tej opcji z 2 pakietami, czyli tak naprawdę wyposażony na full, jego masa własna to około 2800, także możemy jechać do Austrii. No dokładnie, możemy jechać przez Austrię, nie bać się. No oczywiście rozsądek nakazuje, żeby uważać na tą wagę, zobaczymy, gdzie te 6 osób może się wykąpać. Tutaj też fajnie, że 7-metrowy kamper, a jednak pomimo, że w jednym pomieszczeniu, to odseparowany prysznic. Tak, odseparowany prysznic. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. No, to wszystko takie proste, ale z takim smakiem zrobione. Ja już kiedyś zwróciłem uwagę na tego kampera. Uważam, że to jest świetna propozycja dla wypożyczalni. Tak, bardzo dobrze sprawdza się w wypożyczalni, głównie ze względu na 6 osób. No, dokładnie. Słuchaj, warto też powiedzieć, że wy macie w swojej wypożyczalni WCC takie kampery. Tak, mamy takie kampery w wypożyczalni, świetnie się sprawdzają, ale my takie kampery dosyć często wymieniamy, także dostępne są już teraz do kupienia z niskimi przebiegami, około 10-15 tysięcy. Stan niemalże idealny, ale mamy też kampery nowe, one są bardzo korzystne cenowo, bo to wychodzi około 400 tysięcy złotych brutto. Oczywiście zależy od wyposażenia, bo niektóre mamy już z markizą, z klimatyzacją, z bagażnikami rowerowymi, z dodatkowym radiem. Patryk, dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję Tobie też. To kolejny pojazd, który pomieści na swoim pokładzie 6 albo 7 osób i w dodatku na kategorię B prawa jazdy, czyli do 3,5 tony. Obok mnie Jacek Jagiełło, firma Trans-AM. Jacku, prezentujemy niesamowity pojazd, bo pół Integra, 6 osób w tych czasach to jest prawie niemożliwe. Dokładnie. Mało tego, samochód wcale nie jest długi, bo mamy tylko 6,70. Czyli poniżej 7 metrów mieścimy te 6-7 osób i do jazdy, i do spania. Więc naprawdę fajny koncept, fajna opcja. Baza 2.2 silnik Fiata Ducato. Tak jest. I są opcje 140 albo 180, jak to? Tak, nie. 140, 180, możliwość zamontowania skrzyni automatycznej, więc pełna możliwość konfiguracji, co byśmy tylko nie chcieli, możemy sobie tutaj skonfigurować i przygotować. Z zewnątrz moim zdaniem wygląda bardzo fajnie, tym bardziej z tym nowoczesnym grillem Fiata. Ja powiem, że on mi trochę przypomina te chińskie pojazdy, które wkraczają na europejski rynek. Są zwolennicy, są przeciwnicy, mi się osobiście on podoba, ale nie
nie widok z zewnątrz jest najważniejszy, bo to, co się kryje wewnątrz, umożliwia właśnie podróżowanie 6 osobom. Dokładnie. Wchodzimy. Zapraszam. Witamy we wnętrzu. Mamy tutaj dosyć nietypowy układ, jak na półintegrę, bo siedzenia do jazdy ułożone są tak, jak w alkowach było wcześniej, gdzie mieliśmy właśnie 6 osób do jazdy, bądź też 7. Tutaj układ jest bardzo podobny do alkowy, aczkolwiek jest to jednak półintegra, gdzie zamiast spania nad szoferką mamy spanie opuszczane spod sufitu dwuosobowe. Dodatkowo możemy zrobić spanie dwuosobowe, opuszczając stoliczek i na tej części salonowej. Oprócz tego fajna rzecz, mamy łóżka piętrowe, bardzo szerokie i wygodne z tyłu, gdzie jest bardzo duża przestrzeń pomiędzy tymi łóżkami, nie ma żadnej klaustrofobii, że ktoś śpi i ma 5 cm nad głową przestrzeni. Co jest jeszcze istotniejsze, te dolne łóżko jest bardzo nisko, więc mogą tam spać małe dzieci bezpiecznie, bez opcji takiej, że nam spadną, że będzie jakaś katastrofa, będzie jakiś wypadek. Tutaj na pewno bardzo bezpiecznie mogą sobie spać. Jeżeli potrzebujemy dużo miejsca do przewożenia rzeczy w garażu, dolne łóżko poprzez podniesienie powstaje nam bardzo duży garaż, gdzie możemy zmieścić nawet 2 rowery, wszystkie krzesła, stoliki i całą resztę, która na czas jazdy ma być tam przechowywana, a na kempingu, na miejscu postojowym wyciągamy i robimy z tego spanie. Jeżeli chodzi o łazienkę, mamy układ z przestawną częścią dotyczącą prysznica i części toaletowej. Mamy fajną toaletę, umywalkę, gdzie po przełożeniu ścianki powstaje nam naprawdę bardzo duży i wygodny prysznic. No rzeczywiście, a do tego jeszcze zasłonka. Tak, zasłonka, która ma zasłonić nam tylko same drzwi, żeby woda nam się z nich nie wylewała do części salonowej. Dodatkowo mamy bardzo fajną, dużą i pojemną szafę, gdzie zmieścimy wszystkie potrzebne ubrania i rzeczy dodatkowe, które potrzebujemy przechowywać na kempingu. Super sprawą jest też część kuchenna w kształcie L, gdzie mamy i kuchenkę, i zlew, wszystko bardzo poręczne. Osoba, która będzie z tych rzeczy korzystać, nie przeszkadza w tej części do przechodzenia do tyłu, gdzie mamy garaż, gdzie mamy dodatkową sypialnię, ale również bardzo pojemną lodówkę. No dobrze, ja bym tu jeszcze dodał, że w tym miejscu może być nawet ociekacz postawiony, bądź ekspres do kawy. Nie? Dokładnie, tak. Wszystko się tutaj zmieści, to już jest kwestia pomysłu danego klienta, co on sobie tu gdzie zamontuje. Naprawdę mamy sporo fajnych szafek, sporo szuflad i miejsca, gdzie wszystkie rzeczy, które będą potrzebne, będziemy mogli sobie przechowywać. No dobrze, jeszcze tylko rzut oka na tą część dzienną. Ona też jest przestrzenna. Rzeczywiście pod łóżkiem jest troszeczkę niżej, ale można się do tego przyzwyczaić. Wnętrze ogólnie bardzo ciepłe. Dokładnie. Te materiały zastosowane, łącznie z tym drewnem, no powodują, że ten odbiór jest taki bardzo, bardzo ciepły. Dokładnie. Dodatkowo no, mamy tą przestrzeń, a pamiętamy, że samochód nie ma 7 metrów, ma 6,70 długości. Naprawdę kompaktowy, zgrabny i wygodny do podróżowania. 6 osób do jazdy jeszcze dodamy, tak. I mamy super propozycję dla wypożyczalni. Dokładnie. Zapraszam. Kampery dla 6-7 osób. Tym razem jesteśmy na stoisku firmy Detlef, obok mnie Kamil Cygarowski, CC Kutno, oddział Warszawa. Kamil zaprezentuje nam pojazd wprawdzie do 5,5 tony, 5400 dokładnie DMC, ale dla 6 osób. No jak sama już wspomnę, Maksyma Detlewsa wskazuje, przyjaciel rodziny Detlewsa co roku rozszerza tą gamę modelową związaną z podróżami dla większej ilości osób i przed nami taki następca trenda trzyosiowego, czyli całkowicie nowa linia XL Family. Myślę, że bardzo zbliżona z zewnątrz właśnie do trenda, który wcześniej w wersji trzyosiowej pojawiał się na rynku. No tutaj mamy mega fajne rozwiązanie, bo zupełnie inaczej to wygląda, jeśli chodzi o środek i myślę, że środek tutaj jest najfajniejszą rzeczą, jaką możemy zobaczyć. Zaraz wejdziemy do środka, ale choć trochę opowiemy może o długościach, o garaż pokażemy. Sam samochód 860 cm, czyli no już dosyć pokaźnych rozmiarów samochód, który będzie wymagał sporego zaangażowania się przez kierowcę. Samochód na podwoziu Alco oczywiście, stąd też te prawie 5,5 tony. No i 3 osie, nie? 3 osie, tak, dokładnie. Duży, komfortowy garaż, który spokojnie pomieści. Myślę, że nawet jeżeli ktoś się mocno skondensuje, to te 6 rowerów dla
dla całej rodziny, dokładnie. Dokładnie tak. Ale i zobacz, to ten garaż nie jest aż tak wysoko uniesiony, nie? Myślę, że Detlefs też przez wiele lat był jednym z liderów, jeśli chodzi o pojemność garaży, czy w klasie chociażby właśnie między innymi Trenda. Więc no, duży garaż gwarancją pewnego zapakowania się właśnie całej rodziny, więc no tutaj też ta przestrzeń została wykorzystana do maksimum. Z tyłu, na górze nad garażem mamy stałe łóżko w poprzek, mamy dużą łazienkę dzieloną, podkowę z przeciwległym łóżkiem, no i z przeciwległą kanapą, no i duże łóżko oczywiście w części alkowy. I tutaj znowu widzimy troszeczkę skandynawskie nawiązania, które w gamie modelowej Detlefsa zaczynają dosyć mocno nam tutaj wpływać na wizerunek marki, jeśli chodzi o design, no i tak jak mówiłem już na zewnątrz. Łóżko opuszczane, tutaj kolejne spanie, z tyłu mega komfortowe. Czyli tutaj dwie osoby, tak? Tak, tutaj dwie osoby, jak no, najbardziej. Mamy osoby. Poszerzenia łóżka, także z tego się robi olbrzymie łóżko, więc... Dobrze, bardzo duża kuchnia, jak widać. No i tutaj z tyłu, w poprzek, tak, łóżko podwójne. No i coś, co mega fajna, duża, komfortowa kuchnia, oczywiście z piekarnikiem, w połączeniu z lodówką, ale coś, co ostatnio jest dosyć sporą modą, możemy zobaczyć, że taki duży samochód, a ilość palników jest redukowana. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo logiczne, bo przecież podróżując kamperem, no nie gotujemy w kilku garnkach, tylko po prostu korzystamy z tej natury, korzystamy z restauracji. Powiem Ci, że to się pojawiło od kilku lat, takie minimalizowanie tej sfery kuchennej. Na polskim rynku jest odbierane dosyć, tak bym powiedział, skrajnie, bo chociażby w Trendzie, którego ostatnio sprzedawaliśmy, nowym, też jest dwupalnikowa kuchenka, no i pani po otworzeniu spojrzała i no, czynnika nawet nie postawię, nie? Więc no myślę, że Polacy są przyzwyczajeni do tego, że no niekoniecznie traktują te kampery tylko jako takie miejsce, tą sferę kuchenną do podgrzania jakichś rzeczy i bardziej stołują się na mieście. Jednak w Polsce mamy tak, że no w przypadku rodziny i dzieci, no każda pani domu dąży do tego, żeby jednak samemu coś tam ugotować jeszcze, więc stąd też skrajne odczucia. Mega duży blat kuchenny mamy dzięki temu, że tych palników jest troszeczkę mniej. Tak. Mega komfortowe łazienki przy podzieleniu. No właśnie, tutaj pokażmy, tutaj jest jeszcze szafa. Zobaczcie, szafa to jest olbrzymia. No ale i pojazd ma 8,60 długości, tak, także tutaj to jest, wszystko... Jest trochę przestrzeni do zagospodarowania, tak? No dokładnie, zobaczcie, tutaj no naprawdę ta łazienka bardzo, bardzo duża, oddzielny prysznic, co już Wam pokazywałem. Ogólnie pojazd robi wrażenie, no i przede wszystkim jest pojazdem dla 6 osób. Dokładnie, no i jeśli chodzi o jednostkę samą napędową, no to 180 koni, 2,2 litra. No w wykonaniu Fiata myślę, że mega sprawdzona baza, na pewno mało problematyczna, jeśli chodzi o serwisowanie czy dostępność serwisów, więc tutaj nawet dla takiej 6-osobowej rodziny nigdzie w Europie nie powinno być żadnych zaskoczeń, jeśli chodzi. Dobrze. Jaka cena jest? No cena jest dosyć dobra, bo to jest samochód, który się mieści poniżej 700 tysięcy złotych, więc biorąc pod uwagę, jak duży to jest pojazd i jak niewielką ma konkurencję na rynku, myślę, że na pewno wart zwrócenia uwagi, zwłaszcza, że jakby jego poprzednik jest na tyle, był na tyle niepopularnym modelem w Polsce, w sensie tak egzotycznym jest samochodem Trend w wersji trzyosiowej, który się już wcześniej pojawił, że no ten spotkać będzie też mega fajnie, a mega fajnie będzie, jak jeszcze więcej się ich pojawi. Tak. Dobrze. Kamilu, dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Samo w Düsseldorfie trafiliśmy na stoisko marki Roller Team, marki, która jest uwielbiana przez Polaków, bo bardzo dużo tych pojazdów w Polsce się sprzedaje, a my szukamy na tych targach pojazdów 6-7 osobowych i właśnie takim jest pojazd, który za mną stoi. Obok mnie Marcin Szczurek, czyli S-Camp. Witam Cię, Marcinie, serdecznie. Cześć. Marcinie, zaprezentuj nam ten pojazd, bo coraz mniej takich pojazdów, coraz trudniej takie pojazdy znaleźć. Przede wszystkim ze względu na wagę. Natomiast tutaj widzimy, że fabryki włoskie jeszcze sobie z tymi wagami radzą. Mamy tutaj samochód, który jest w wersji półzintegrowanej i jest właśnie przeznaczony do jazdy i do spania dla 6 osób. To jest już taka, można perełka powiedzieć, bo już więcej takich modeli nie ma, przynajmniej w naszym portfolio modeli, które my reprezentujemy w Polsce. Bardzo dobrą informacją jest to, że jest ten to pojazd na bazie Forda. Tak, jest pojazd na bazie Forda, czyli mamy niską akcyzę i co za tym idzie, dużo niższą cenę u nas w Polsce w porównaniu z podwoziami Fiata. No właśnie, myślę, że to będzie świetna propozycja dla bardzo dużych rodzin albo dla wypożyczalni, bo pewnie wypożyczalni o takie pojazdy pytają.
Tak, tak. Wypożyczalni, ten model jest bardzo popularny właśnie ze względu na to, że mogą nim jechać duże rodziny lub powiedzmy dwie pary, które tam chcą ze sobą pojechać na urlop. Dobrze. To co? Wchodzimy do środka. Samochód mamy tutaj o długości 7,45, czyli nie jest to krótki samochód. Jest zbudowany już, jak widzimy, na nowym modelu Forda Transita z nową tutaj przekładnią skrzyni biegów, jak również z dużym wyświetlaczem tutaj już, który jest kompatybilny z Androidem i z CarPlayem. Można sobie nawigację z telefonu na niego przerzucić. Dobrze, i też ciekawą informacją jest to, ale to już widzieliśmy też w innych pojazdach, że już nie ma drążka, jest tylko pokrętło. Jest pokrętło, jest już ciekłokrystaliczny wyświetlacz tutaj przed kierownicą. No ale najważniejsze to jest to, co jest z tyłu, czyli mamy potężny living room, gdzie może usiąść nawet 6-7 osób bez żadnych problemów. Nad tym stolikiem mamy łóżko opuszczane, które schodzi do dowolnej wysokości. Stolik również można położyć w wersji takiej, jeżeli wybierzemy z rozkładanym stolikiem, można położyć go na dół i porozsuwać poduchy, że tutaj również można zrobić duże spanie. No i oczywiście łóżka piętrowe z tyłu i dolne łóżko mamy składane. Jeżeli chcemy wykorzystać w pełni garaż, wsadzić rower, to łóżko piętrowe dolne możemy złożyć i robi nam się duża przestrzeń ładunkowa. Mhm. Tutaj tego wnętrza dziennego jest bardzo dużo. Tak, i klienci to zauważają. Klienci, którzy chcą właśnie taki model, gdzie może większa ilość osób usiąść, to jest jedyny w swoim rodzaju, który właśnie Roller Team produkuje. Udało się również wygospodarować dużą łazienkę z całkowicie oddzielną kabiną prysznicową. Dużo klientów również chwali sobie ten układ, że prysznic nie jest jakby w odrębnym pomieszczeniu, tylko wszystko znajduje się w jednym pomieszczeniu z ubikacją, z umywalką i z odrębnym prysznicem. Dobrze, ale prysznic, pomimo tego, że jest tak dużo miejsc do spania, jeszcze tutaj ten prysznic jest bardzo, bardzo duży, bo i długość nie jest taka wielka. Samochód nie jest krótki, bo 7,45 to jest długi samochód. No i właśnie widzimy, że jest pełnowymiarowa kabina prysznicowa, gdzie myślę każdy może z niej skorzystać. Duża kuchnia, lodówka w wersji slim z szufladą chłodniczą na dole. Także bardzo, bardzo fajna propozycja właśnie dla dużych rodzin, dla wypożyczalni. To najbardziej taki chodliwy samochód w Polsce. No właśnie, ale ten układ robi wrażenie i to powtórzę już po raz trzeci. Dobra, a jak wygląda kwestia ceny? Ceny tych samochodów, wiadomo, że uzależnione są od wyposażenia, ale z polskimi tutaj podatkami, akcyzami, VAT-ami kształtuje się w granicach 350 tysięcy złotych brutto. Dziękuję Tobie, Marcin, za zaprezentowanie tego pojazdu. Mam nadzieję, że Wam ten pojazd się spodobał i jeżeli jesteś wypożyczalnią albo chciałbyś kupić pojazd dla dużej rodziny... Mamy na miejscu takie samochody w Bieruniu, także serdecznie zapraszamy. Mamy kolejny pojazd dla 6 osób, bo to już jest naprawdę rzadkość na stoisku Weinsberga, a o zaprezentowanie tego kampera poprosiłem Przemka z firmy Wadoscy Kampery. Tak, witam Was serdecznie. Przede mną pojazd marki Weinsberg, czyli Carahome 650DG, alkowa z 6 miejscami do spania i do jazdy. Powiem Tobie, Przemku, że naprawdę trudno już takie pojazdy znaleźć. Te normy, te emisje to uniemożliwiają już praktycznie produkcję takiego pojazdu. To prawda, producenci pojazdów kempingowych muszą często się mocno gimnastykować, żeby tutaj te wszystkie normy jakby spełnić. No ale takim właśnie jednym z przykładów, że da się, jest marka Weinsberg, marka z grupy KTG, która na pewno prezentuje bardzo fajną jakość wykonania i fajne rozwiązania też takie techniczne w środku. Także co, zapraszam do środka. Myślę, że to jest najważniejsze w takim pojeździe. No jesteśmy w środku, równie przestronnie, ale alkowy z tego słyną. Również i ta. To prawda, ta przestrzeń nad głową zawsze robi wrażenie w alkowie. No i to, co jest typowego dla alkowy, czyli to miejsce do spania na górze. Dwuosobowe, bardzo szerokie, bardzo długie, jeżeli chodzi o samą długość tego miejsca do spania. Oczywiście z dedykowaną drabinką. Tam by mogły 3 osoby spokojnie spać. No myślę, że tak, że dzieciaki nawet we trójkę śmiało mogłyby się zmieścić. Tak jak widzimy, no Weinsberg, czyli tak naprawdę budżetowa marka w grupie Knausa, ale bardzo fajnie wykonana.
skończona. Trzeba pamiętać, że pojazd jest sześcioosobowy, więc tutaj trzeba iść na pewne kompromisy, jeżeli chodzi o masę samego pojazdu. Także no jest to prostszy pojazd, tak jak widzimy, nie ma tu jakichś zaokrąglonych szafek, takich elementów dekoracyjnych i tak dalej. Jest to pojazd nieco bardziej surowy, no ale cały czas bardzo fajnej jakości i właśnie dzięki swoim prostym rozwiązaniom pozwala skonfigurować go tak, żeby uzyskał homologację dla 6 osób do 3,5 tony. No właśnie, i też trzeba zrezygnować z automatycznej skrzyni biegów zapewne. No często tak, sam automat też swoje waży, więc tutaj na etapie konfiguracji pojazdu fabrycznego musimy pamiętać o wielu rzeczach i często wiąże się to po prostu z wieloma kompromisami. Dokładnie. Pokazaliśmy już dwa miejsca w olbrzymiej alkowie. Tutaj pewnie po opuszczeniu stołu również możemy uzyskać kolejne dwa miejsca do spania. Dokładnie tak. Tak jak tutaj widzimy, mamy kanapę, która rozkłada się na miejsce do spania, taka kanapa w układzie face to face. Też tutaj cztery pasy oczywiście dla miejsc homologowanych. Też jeżeli chodzi o samo to łóżko, to możemy sobie je poszerzyć jeszcze dodatkowo, więc ono tak naprawdę no, może być szersze niż sama ta kanapa. Dobrze, no i przechodzimy od razu do tyłu, a tutaj olbrzymie łóżko w poprzek dwuosobowe. Dokładnie tak. Się wyśpią rodzice bez żadnego problemu. Tak jest. Typowo dla pojazdów 7-metrowych typu alkowa mamy tutaj łóżko poprzeczne, obok którego znajdziemy czy szafę, czy też łazienkę po drugiej stronie. Także bardzo fajny, rodzinny układ, w którym no, z pewnością miejsca do przechowywania czy ubrań, czy jakichś gadżetów no, zmieszczą nawet... Zmieści się 6 osób. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że producent nie zapomniał o tych, którzy nie lubią takich klaustrofobicznych wnętrz i zamontował okno z tyłu i oczywiście jeszcze u góry okno, w które można wstawić albo wentylator, albo klimatyzację. Dokładnie tak, więc tutaj też właśnie to poczucie przestrzenności dzięki tym oknom jest bardzo, bardzo fajne. Przemku, a gdzie teraz miejsca dla naszych rzeczy, bo 6 osób musi gdzieś te rzeczy pomieścić. No tak jak już wspomniałem, to tutaj akurat producent bardzo fajnie to rozplanował. Takie miejsce do przechowywania, czyli główną szafę możesz znaleźć po prawej stronie pojazdu. Tak, dokładnie. Tutaj taka bardzo, bardzo obszerna szafa z drążkiem na wieszaki, czy też z półkami w dolnej części. Też pod łóżkiem znajdziemy również szafkę taką z półkami. O, rzeczywiście. Myślałem, że to jest przejście do garażu, a tutaj mamy Po półeczki prostu, również. Tak, miejsce takie do przechowywania. No oczywiście też mamy szereg takich szafek górnych, tak, podwieszanych, także tutaj tego miejsca do przechowywania myślę, że nawet dla 6 osób będzie wystarczające. Tutaj rzeczywiście tam u góry, bo to nie mając alkowe, to tamto miejsce u góry również możemy wykorzystać na półkę. Dokładnie tak. Tak. No i warto też zajrzeć do łazienki, która też fajnie tutaj została rozplanowana. O, niby wydzielony taki prysznic. Dokładnie tak. Tutaj akurat w Weinsbergu mamy taką zasłonkę oddzielającą. To też jakby zawsze jest kwestia oszczędności kilogramów, o których już rozmawialiśmy. Ale ten rozmiar jakby tej łazienki jest, no jest bardzo komfortowy i myślę, że tutaj nawet większa osoba spokojnie sobie poradzi. No rzeczywiście, ja uważam, że bardzo przestronna jest ta łazienka. Przemku, to czas na podsumowanie, bo pojazd warty zastanowienia się i warte wzięcia pod rozwagę nie tylko dla dużych rodzin, ale również i dla wypożyczalni. Jak najbardziej. Też sama marka Weinsberg, jeżeli chodzi o pojazdy dla wypożyczalni, zawsze ma przygotowaną specjalną ofertę. Także gdybyście byli zainteresowani ofertą tego pojazdu, to zapraszamy jak najbardziej do naszych doradców w salonie w Jankach lub w Gaju, gdzie chętnie o tym opowiemy. A podsumowując, czyli tak, Karachome 650 DG, pojazd o długości 7 metrów bez 1 centymetra, wysokość 3,20, jak przystało na alkowe. Jeżeli chodzi o cenę tego pojazdu, to rozpoczyna się ona w konfiguracji od około 85 tysięcy euro brutto. Dziękuję bardzo za prezentowanie pojazdu. Dziękuję również. Tour Broker. Ubezpieczenia karawaningowe. Ubezpiecz z nami swojego kampera.